Choć od głośnego pokazu kolekcji Macieja Zienia w warszawskim kościele Świętego Augustyna minął już tydzień, sprawa wciąż budzi kontrowersje. Okazuje się, że w ocenach podzielony jest także świat mody. Niektórzy uczestnicy tego pokazu twierdzą, że choć sama impreza profanacją nie była, to już przesadą była organizacja dyskoteki w podziemiach świątyni. Inni przekonują, że do kościoła jako miejsca świętego nie powinno wchodzić się z profaną, zwłaszcza że podczas tego pokazu wykorzystano m.in. muzykę z filmu o satanistycznym wydźwięku. Jeszcze inni twierdzą, że winnym całego zamieszania jest proboszcz parafii, bo przecież musiał wiedzieć o charakterze tego pokazu, choćby dlatego, że w kościele wcześniej odbywały się próby. Strona kościelna ubolewa, mówi, że proboszcza wprowadzono w błąd i organizuje nabożeństwo przebłagalne za zgorszenie. Ubolewanie niczego tu nie zmieni. Pokazu mody w kościele być nie powinno, nawet jeśli miała być tam prezentowana najnowsza kolekcja mody dla księży. W całej tej sprawie przypomniał mi się taki stary dowcip, gdy do pewnego księdza w wiejskiej parafii przyszedł bogaty biznesmen z propozycją ochrzczenia kota. Kiedy duchowny protestował, padła propozycja sporej ofiary i ksiądz się zgodził. Wyremontował kościół, plebanię, dużą sumę odprowadził także do kurii. A gdy po pewnym czasie do parafii przyjechał biskup i zdziwił się, jak można było przeprowadzić tak wielkie inwestycje w tak biednej parafii, proboszcz wyznał mu, co się stało. Hierarcha zaczął robić mu wyrzuty, ale gdy usłyszał, jaka była wysokość ofiary, wypalił: to niech ksiądz zadzwoni do tego pana i powie, że trzeba kota przygotować do pierwszej komunii świętej. Niestety, zdaje się, że u świętego Augustyna zadziałał podobny mechanizm. Obym się mylił.